Cześć, dzisiaj zapraszam Was do gry Gemini Wing firmy Tecno. Gra, z tego co pamiętam, jest chyba z 87 roku, zaraz tu zresztą powinniśmy zobaczyć rok wydania. O co w niej chodzi? No to chyba na tym demku najlepiej będzie to pokazane, więc nawet nie będę tego opowiadał. Gra oczywiście z automatów typu arcade. Tak, 87 rok, firma Tecmo. Gemini Wing. No cóż, wrzucamy, no powiedzmy, trzy moneciki, trzy żetony i próbujemy grać. O. Coś żeśmy tam pozłapali, bo mamy już dłuższy ten ogon, widzicie? O! Nie udało się tym razem. O! Patrzcie, ile tego się narobiło. No, ciężka gra, powiem wam, że ciężko. Myślałem, że będzie łatwiejsza. No i po mnie. Dobra. Nie mam tu żadnej bomby, nie mam tu niczego chyba. Kontynuujemy. Runda pierwsza. Nie, mam coś. A, słuchajcie. To były właśnie te elementy, które łapałem. Dobra, już wiem, o co kaman. Dwa mamy, jakby się w razie robiła rzeźnia na ekranie, to mogę to rzucić. No niestety nie udało się tym razem. Dobra, o. Patrzcie. Fajny patent. No niestety tu mnie patent zawiódł. Nie mam w tej chwili żadnej bomby. No i niestety krótko pograłem. Gra jest trudna. Gra jest naprawdę, słuchajcie, trudna. Mimo już wydaje się może, że taka nie jest, ale niestety jest. Widzicie? No jak dojdę do drugiej rundy, to będzie sukces. O, ładnie. O, niestety. Rozwalił mnie. No, niestety. Nie tym razem. Nie mam już koinów. Dobra, jeszcze wrzucimy sobie 5, powiedzmy. I lecimy dalej. Znaczy, lecimy dalej. I tak od pierwszej planszy zaczynam, więc... Oj. O, ładnie. Ta bomba mi się podobała. O. Tu na niewiele się to zdało. No niestety. Słabizna. Oj, ciężko w tej grze widzę, jest ciężko, słuchajcie.
Naprawdę to nie jest proste. No lecimy. Nie ma co się obcyndalać. No, to zrobiłem, dobra. Oj, to już wolę to wziąć. Dobra. Dobra, ładnie. O! Nadziałem się na ten. A, bez sensu. Zrobiłem, no ale dobra, trudno się mówi. Żeby udało się dojść do drugiej rundy, to już by było może jakoś inaczej. A tu sami widzicie. Niestety nie ma kontynuacji w sensie tym, że można kontynuować od miejsca zniszczenia statku, tylko trzeba od początku daną rundę zaliczać. To jest minusem, uważam, tej gry. No ale co zrobić? No, widzicie? Koniec gry. Jeszcze możemy sobie dorzucić, załóżmy tam ze dwie monetki. Wyszedłem z tego, co tu jest potrzeby, co wyrzuciłem, no ale dobra. O, teraz by się przydało. Jest takie zagęszczenie. O, patrzcie, jakie stwory. O, rozgodnie mnie. No. A, dobra. O, niestety. Też się nie udało. Ale co zrobić? No, lecimy dalej. Muszę jakąś taktykę obrać, tylko ja nie bardzo wiem jaką, wiecie. O, już mi dozwolili. O, no i co mi podała moja taktyka? Tego czegoś, co lata po środku ekranu, tej stonki zielonej, coś nie mogę się pozbyć. O, znowu. Aj, niedobrze, niedobrze. O, no nie. Kurczę, przejdę tą pierwszą rundę czy nie? Dobra, bierzemy bomby. Tak nie. Ładnie. Ale czego tego zielonego stwora nie mogę załatwić? Załatwiłem właśnie. Ale coś mi to opornie szło. O.
niestety. Dwa kredyciki zostały ostatnie. Teraz nie idzie. O. No i ostatni kredycik. Może? Ładnie. Oj nie. No nie udało się ostatniego złapać. O, ładnie. Muszę uciekać od tego czegoś. Dobra. No nie. Dobra, bierzemy. Puszczamy. Oj nie. Ostatni statek. No i koniec. Oh, ciekawe, czy będzie wpis. Zobaczymy. Może. Tyle pieniędzy, co wydałem. Przydałby się. Ej, patrzcie, nie ma wpisu. O kurczę. No niestety, gra była za sobożarna. Żeby dostać wpis, to nie wiem, co trzeba byłoby zrobić. Dobra, trzymajcie się. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.